W ramach projektu nasi uczestnicy mieli okazję nie tylko się spotykać, żeby porozmawiać na temat wolontariatu i swojego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej i innych organizacji pozarządowych, ale również mieli okazję wziąć udział w różnych ciekawych wycieczkach, projektach społecznych, mieli też również zajęcia z rękodzieła, z zajęć takich artystycznych, tworzyli różne piękne przedmioty z dekupażu, z ceramiki. A na naszych zajęciach takich codziennych tutaj głównie inspirowaliśmy się wzajemnie, zastanawialiśmy się, jakie projekty chcemy tworzyć, jak chcą też seniorzy się zaangażować w działania społeczne na rzecz lokalnej społeczności i różnych organizacji pozarządowych. No, spływ Dunajca byliśmy z dziećmi, było nas 35, płynęliśmy 3 tratwami. Pogoda była udana, dobrze, że mieliśmy kapoki, bo dla bezpieczeństwa i dla ciepła. Potem obiadek był fajny, widzieliśmy 3 krzyże, Janosika pod wodą. Z całego krajobrazu to były przepiękne widoki drzew, okolic, góry, skały. Zakręty były przepiękne. Dawali nam pytania, gdzie, w którą stronę płyniemy, ale i tak mówiliśmy źle, oni się śmiali, bo było dobrze. No i było, no mamy co powspominać w życiu i że bardzo dobrze cieszyliśmy się z tego wszystkiego, że pięknie pogoda nam się udała. Kolejnym przykładem bardzo interesującego projektu społecznego będzie współpraca również z Biblioteką Publiczną, ponieważ już za niedługo powstanie bardzo ciekawa wystawa obrazująca różne pasje, zainteresowania, hobby seniorów. Seniorzy przyniosą różne przedmioty, które właśnie odzwierciedlają ich zainteresowania. Ja byłam z córką, co prawda już nie byłam pierwszy raz na tym spływie Dunajca. No ale jak po raz kolejny zachwycałam się widokami,